stylizację. To ja powiem wesoło gorzką anegdotkę, bo ja jeszcze studiuję zarządzanie. I tam uczę się jednej ważnej bardzo rzeczy, że to, co robię tutaj na wiedzy o teatrze, jest najbardziej wartościową rzeczą, jaką mogę robić na studiach. Mam kolegę XYZ, którego nie przedstawię, ale który bardzo dobrze radzi sobie na zarządzaniu i ma dobre oceny. Ja mam troszkę gorsze. I kiedyś sobie rozmawialiśmy na temat dramatu dwudziestolecia, ponieważ zapytał, dlaczego nie byłam na wykładzie. Ja powiedziałam, że miałam w tym czasie dramat dwudziestolecia międzywojennego. A on zapytał, co to jest dramat dwudziestolecia międzywojennego. I ja wtedy pomyślałam, no to może powiem mu jakieś nazwisko, któremu chociaż na osi czasu przedstawi i odpowie na jego pytanie. No i pytam, to może wiesz, kto to jest Witkacy? A on zapytał, a to nie był bohater Krzyżaków? Wtedy poczułam się dość wartościowa. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych teatrem, tym, co się dzieje dookoła teatru, a specjalizację teatrologiczną, jak tu ksiądz powiedział, tylko 22 punkty, ale można zobaczyć teatr od podszewki, wejść i w zapadnie sceny i zobaczyć perukarnię na przykład, więc bardzo serdecznie zapraszam.